w 2023 korzystne rozstrzygnięcia dla naszych klientów uzyskaliśmy łącznie w 71 wyrokach, z czego 16 z nich ma już charakter prawomocny. Warto zwrócić uwagę również na szybkość przebiegu całego procesu. W tym miejscu warto przytoczyć wyroki, które zapadły przeciwko mbankowi. W pierwszym przypadku ustalenie nieważności kredytu zostało zasądzone w czasie zaledwie 3 miesięcy. W drugim zaś przypadku o podobnym stanie faktycznym postępowanie zakończyło się w czasie nieprzekraczającym 8 miesięcy. Podobny trend Utrzymuje się również w wyrokach zapadających w sądzie apelacyjnym. Natomiast w sprawie przeciwko BPHSA uzyskaliśmy korzystny wyrok dla naszego klienta zaledwie 23 miesiące, liczając to postępowanie przed sądami obu instancji. Zbliżony czas postępowania udało nam się też uzyskać w sprawie przeciwko bankowi mileniu. W tym przypadku postępowanie wraz z uzyskaniem konsumenckiego wyroku złożyliśmy sfinalizować 25 miesięcy, w trakcie których reprezentowaliśmy naszego klienta przed sądami obu instancji.